Pewien młody wąbrzeźnianin to był dobry parafianin. Zachowywał posty, ubiór nosił prosty, lecz okazał się weganin. Z początkiem Dni Wąbrzeźnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Wąbrzeźno – Moje miejsce na ziemi. W tej edycji uczestnicy mogli sprawdzić zarówno swoje umiejętności literackie, jak i artystyczne. 22. edycja powiatowego konkursu literackiego z cyklu Wąbrzeźno – Moje miejsce na ziemi z okazji obchodów Dni Wąbrzeźnia. Od 22 lat biblioteka organizuje ten konkurs. Z czym musieli mierzyć się uczestnicy konkursu w tym roku? Zacznijmy od części literackiej. Tematyka była związana z Wąbrzeźnym i z powiatem wąbrzeskim. Muszę przyznać, że uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością, ponieważ dostrzegli elementy jakby krajobrazu wąbrzeskiego i też powiatu wąbrzeskiego. I nie tylko krajobrazu, bo też pisali o osobach pochodzących z Wąbrzeźna i z powiatu. Podczas gdy osoby piszące limeryki skupiły się bardziej na lokalnej ludności, to konkursowicze, którzy zdecydowali się wykonać kolaż, inspirowali się otaczającymi ich miejscami. Jak jury oceniło artystyczne zmagania uczestników? Niektóre bardzo ciekawe, niektóre w stylu Szymborskiej, niektóre inne. Niektórym zabrakło coś tam, aby w pełni nazywać się kolażem, bo kolaż to nie jest prosta rzecz. W tym roku pięknie się stało, że właśnie wśród kolaży, które po raz pierwszy powstały jako wąbrzeskie kolaże, jest kolaż, który dostał Grand Prix. A jego autorką jest wąbrzeska licealistka Karolina Templin. Wiele prac konkursowych swoje istnienie zawdzięcza nie tylko ich autorom, ale również osobom trzecim. Udział wziąłem w konkursie, ponieważ tak pani od polskiego nasza zachęcała, a nigdy nie pisałem wierszy, więc tak chciałem spróbować. Dowiedziałam się o tym konkursie przez to, że pani od polskiego ogłosiłam to u nas na lekcji i nikt mnie do tego raczej... to była moja inicjatywa. Paniom od polskiego gratulujemy umiejętności perswazji, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, umiejętności literackich i artystycznych.